Chyba nikt z nas nie lubi rozliczać się z fiskusem. Wypełnianie formularza rocznego zeznania podatkowego doprowadza niektórych do białej gorączki. Jednak wypełniając PIT, pamiętajmy o tym, że możemy 1% swojego podatku przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na przykładzie PIT-u 37 w pozycję 123 wpisujemy prawidłowy numer KRS, natomiast w pozycję 124 1% z kwoty podatku należnego, czyli pozycji 118. Możemy wspomóc fundację bądź stowarzyszenie, które naszym zdaniem najbardziej potrzebuje pomocy, tym bardziej, że już jakiś czas temu procedura przekazania 1% uległa znacznemu uproszczeniu. I w naszym mieście organizacje czekają na wsparcie. Czy tczewianie chętnie przekazują 1% na szczytny cel? W tym roku oczywiście nie mamy nawet takich danych, bo dopiero będziemy je, że tak powiem, naliczać i zbierać. Natomiast w ubiegłym roku Urząd Skarbowy w Tczewie, klienci Urzędu Skarbowego przekazali 950 tysięcy złotych na OPP, na te organizacje. Stanowi to 46% klientów, no, którzy zdecydowali się na takie przekazanie, a więc niecałe 50% podatników przekazało tego typu pieniądze na organizację pożytku publicznego. Trzeba zrobić niewiele, trzeba wyliczyć ten procent w swoim zeznaniu podatkowym i podać numer KRS, Krajowego Rejestru Sądowego. Tylko te dwie czynności. Więcej czynności, a więc przekazanie na odpowiednie konto, dokona Urząd Skarbowy. Chociaż na złożenie deklaracji mamy jeszcze sporo czasu, to urzędnicy zachęcają, by uporać się z PIT-em już teraz i nie zostawiać formalności na ostatnią chwilę. Musimy się rozliczyć do 30 kwietnia, jak co roku. Urzędu Skarbowego niekoniecznie musimy odwiedzać. Możemy zrobić, że tak powiem, przesłać tak zwanego PIT-a w różny sposób. Również pocztą, no a więc nie w Urzędzie Skarbowym. Można oczywiście przyjść tutaj, skorzystać z naszej informacji dla osób, które powiedzmy nie poradzą sobie z niektórymi sprawami. Natomiast bardzo gorąco polecam, ażeby nasi klienci rozliczali się w internecie, poprzez internet. Jest specjalna strona, na którą trzeba wejść. To jest www.edeklaracje.gov.pl i tam można znaleźć odpowiednie druki formularzy rocznych internetowe i przesłać na adres, powiedzmy, Urzędu Skarbowego. Tczewianie, których spotkaliśmy w tutejszym Urzędzie Skarbowym, deklarują, że przekazują środki na organizację pożytku publicznego. My zawsze co roku dajemy, wie pani, niewidomi, na Związek Niewidomych. Tylko na nasze zwierzaczki. Tczewskie schronisko. Tak, oczywiście, zwarte. Tylko tczewskie. A dlaczego warto wspierać ogólnie organizację pożytku? Wie pani, no dlaczego? No trudno powiedzieć dlaczego. Każda złotówka się przyda. Oczywiście, tak? Każda złotówka się przyda. Ma pani rację, każda złotóweczka się przyda. Gdzie? A szczególnie tym, którzy nie mogą sobie w ogóle poradzić, bo człowiek jeszcze może zapracować jakieś pieniążki, ale zwierzaczek niestety nie. A pierwszy raz pani oddaje ten zwierzaczek na schronisko? Nie, co roku, od początku, oczywiście. I jeszcze tak przekazuję też do Gdańska, wysyłam. Na naszą pamięć liczą organizacje, którym możemy przekazać 1%. Wśród nich Tczewskie Schronisko dla Zwierząt. W ubiegłym roku z Urzędu Skarbowego w Tczewie zostało przekazane z 1% 51 tysięcy. Są to środki, które przeznaczamy przede wszystkim na ratowanie zwierząt. Zakupujemy specjalistyczną karmę, finansujemy z tego specjalistyczne zabiegi ratujące życie zwierzętom najczęściej poszkodowanych w wypadkach. Karma dla szczeniąt, karma dla kociąt, oczywiście dosyć droga, bo dobra, bo te zwierzęta są najczęściej zaniedbane, potrzebują bardzo troskliwej i fachowej opieki. Nawet dla szczeniąt i dla kociąt zakupujemy środki podnoszące odporność, bo one bardzo nam tutaj chorują w schronisku. Modernizujemy schronisko, dokupujemy budy, które są systematycznie niszczone niestety przez psiaki. Rozbudowujemy pomału, dostawiamy coraz więcej dużych boksów. Chcielibyśmy, żeby psy z tych malutkich boksików tutaj przeniesione były na duże boksy i pomału to realizujemy. Wybudowaliśmy też na nowym terenie dwa takie wielkie wybiegi z tyłu są dla zwierząt. W tej chwili mamy trzy wybiegi i rotacyjnie, codziennie staramy się, żeby wszystkie psy z małych wybiegów, z małych boksów były na wybieg wypuszczone bądź wyszły na spacer.